Ja tylko lojalnie ostrzegam, dzisiaj będzie dziwnie. Nawet nie nieco, ale będzie dziwnie. Piotr Herman, Szpiegul.pl. Cześć, witam w tym wspaniałym kolejnym odcinku Szpiegu Deszczowa środa, jak widzę, czyli pogoda taka znacznie ułatwiająca decyzję o wygaśnięciu terminu pobytu i ważności na tym świecie. Ale ja mam na to lek wspaniały, czyli masę pracy do wykonania. Więc nie zwracam uwagi na pierdółki. Zobaczyłem sobie po prostu, jak to teraz wygląda za oknem, bo nawet nie wiedziałem od rana, jak to jest. Na szczęście, dzisiaj nic nie muszę kombinować z obiadem. Mam bowiem cudowny, wspaniały kapuśniaczek z Bigosu, a wszystko przez Bayera. Nie wiem, czy znasz Bayera. Bayer to jest jeden z członków kabaretu Hrabi. On też jest, okazuje się, kucharzem sezonowym. Znaczy, z wykształcenia jest chyba kucharzem. To nie ma znaczenia. Zobaczyłem sobie, hey, kiedyś tam wykupiłem dostęp do kabaretu hrabi, bo fajny kabaret, i hey, no na ich stronce, w czasie oczywiście któregoś tam kolejnego lockdownu, kwarantanny, czy jak to tam zwać, no i tam pokazał taką fajną rzecz, jak z bigosu zrobić kapuśniak. On wziął, zagotował wodę, zalał bigos i zjadł. Ha, 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 ha. Wcale tak się nie robi kapuśniaka, znaczy nie, Bayer. Nie ma sprawy. Robi się, bo ty robisz, a ty jesteś wielki. Ale ja proponuję zupełnie inny. Wczoraj zrobiłem właśnie tak samo. Wyciągnąłem z zamrażarki... O, ale mnie znowu coś wierci. Wyciągnąłem z zamrażarki zamrożony bigos. To jest pierwszy krok, który trzeba zrobić. Ale to nie wszystko. On sobie leżał. Ja wziąłem troszeczkę ziemniaków, pokroiłem w bardzo malutkie takie te, 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 te nie oczka, tylko kawałeczki. <laughs> wziąłem kawałek pora. Pokroiłem w kawałeczki. Wziąłem jedną dużą marchewkę, starłem. I teraz tak. Wziąłem coś, czego moja żona nie cierpi. Czyli <grym> zrobiłem taki litr, litr. Litr wziąłem wody i wrzuciłem tam dwa te kogutki, tak? Ale to były kostki mięsne po prostu. Te kogutki, które nie są kogutkami, a kostkami mięsnymi. <grym> Chyba winiar. Nawet nie wiem, nie zwracałem uwagi. W każdym razie to się zagotowało. Do tego wrzuciłem ziemniory, te pokrojone. Marcheweczkę, ten por, to się pogotowało do miękkości, aczkolwiek nie do miękkości, tylko takiego al dente, hmm? bo ja w ogóle lubię rzeczy, wolę al dente. Następnie wziąłem bigos, a to tyle ile, ile kto chce, żeby gęste, rzadkie, jak chce, wszystko jedno. Rzuciłem, wymieszałem, podgotowałem, nic, nie musiałem żadnych przypraw, bo przecież bigos ma masę przypraw. To jest najlepszy na świecie kapuśniak. I taki kapuśniak ja mam dzisiaj, w ogóle nie muszę się martwić, bo znowu to samo. Znowu, nie muszę się martwić, co dzisiaj daję na obiad dzieciaczkom. Już wiem, a za tym kapuśniakiem prze, przepadają. U, 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 sorry, no nie wiem, co się dzieje. Może kawa pomoże. Także serdecznie polecam. Na przetrwanie dnia, na przetrwanie i zjedzenie. Świetna sprawa. Tym bardziej, no ja chyba powinienem być trochę wyżej, nie? Chwila, zrzucę się. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie będziemy mówili <laughs> o przetrwaniu. No, może jednak nie do końca, ale jednak. W dzisiejszym Szpiegu omawiam pomarańczową infografikę cyklu SID, czyli Self Intelligence Development, które tłumaczę jako rozwój, indywidualne, <gryw> rozwój indywidualnego potencjału wywiadowczego lub też samorozwój inteligencji własnej. To zawsze jest dwu- lub wieloznaczne wręcz w języku angielskim. Zapewne zauważysz na tej infografice, bo rzuć na nią okiem, że tam odwróciłem kolory. To znaczy szary poszedł w miejsce pomarańczowego, a pomarańczowy w miejsce szarego. To jest zabieg, który wykonałem świadomie. Tak miało być, to jest celowe. Tematyka, którą dzisiaj chcę poruszyć, ona, to może powiem, to jest wywiadowczy urban survival. Odwrócenie kolorów ma zwiastować zawsze tą tematykę, jak będę ją poruszał w ramach SID. No i jak mówiłem, będzie dziwnie, przynajmniej dla przeciętnego człowieka. To jest temat. Temat, temat trochę może nawet tajemniczy by się wydawało. I kolejny problem mam z całą nazwą. Wywiadowczy Urban Survival, i to jest tematyka dzisiejszego szpiegu Life'a. Dlatego, że wywiadowczy to on jest, tak? Bo dotyczy, no tego co my nazywamy szpiegostwem, wywiadem, tak? To jest słowo zrozumiałe. Ale, ale, urban, no miejski, no miejski, ale tak naprawdę nie dotyczy tylko miasta, ale dotyczy w ogóle miejsca pobytu wywiadowcy. No ale co do zasady, oj gorąco mi się robi, co do zasady chodzi o, o, o miejski, tak, czyli urban. No i teraz najtrudniejsze słowo, które kompletnie tu nie pasuje, a jednocześnie doskonale pokazuje o co chodzi, czyli survival. Survival, czyli przetrwanie. Przetrwanie, no i to jest przetrwanie w mieście, tak, wywiadowcze przetrwanie w mieście. <laughs> no to przetrwanie nie zawsze jest najistotniejsze. Najważniejsze jest wykonanie zadania. No, tego w, w przypadku SID, tego, które sam sobie postawiłeś, tak? Inny jest wobec tego cel. Przetrwanie nie jest najważniejsze. Cichociemni, na przykład, a i w wojsku polskim było tak, yy, nazywali tą dziedzinę bytowaniem. To był kurs bytowania. W, korzonkowy, inaczej nie, no bo to chodziło w lesie, a my mówimy o miejskim bytowanie, i wydaje mi się, że gdyby to nazwać wywiadowczym bytowaniem miejskim, uuu, to byłoby świetnie, ale jak to brzmi? No to przecież brzmi tragicznie. Natomiast chodzi o, o, o życie w miejscu pobytu. Zaraz o tym powiem coś nieco więcej. Chodzi o te wszystkie umiejętności które dotyczą właśnie pobytu, czyli życia, konkretnie życia, zarówno w warunkach normalnych, ja to podkreślam, normalnych, w warunkach dnia codziennego, tych, które znamy, tych, które są najzwyczajniej normalne, jak i tych nadzwyczajnych, w których mamy kwarantannę, w których stała się jakaś katastrofa, nie wiem, no cokolwiek, najmniejsza nawet, no, w tych dziwnych, które których nie znamy tak naprawdę, bo, 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 bo z takimi nie mieliśmy do czynienia raczej, chyba że zwiedzaliśmy świat i coś nas trafiło. I teraz przed nagraniem tego odcinka ja zebrałem te, umie te umiejętności, tak sobie wypisałem e, i mam nadzieję, że nie pobinąłem niczego. Te, które warto w sobie rozwinąć, e, w, które dotyczą właśnie, przepraszam, wusu, czyli e, wywiadowczego urban survival, survivalu miejskiego, tak? Wywiadowczego. Ja to cały czas dodaję wywiadowczego, bo to istotne. Te umiejętności warto w sobie rozwinąć, warto nad nimi pracować, bo warto być przygotowanym na wszelkie niespodzianki. To nie oznacza, że staniesz się prepersem. W żadnym wypadku ty nie spodziewasz się Bóg wie jakiej katastrofy. Ty po prostu żyjesz. I warto pamiętać, że w czasie nadzwyczajnym nie ustaje, nigdy nie ustaje normalne życie. Ludzie się śmieją, kochają, mają dzieci. Ludzie po prostu żyją. Dobra, to przejdźmy do takiego, co bym chciał. O, już wiem, że w świecie zwierzęcym, widzisz, w świecie zwierzęcym zasadniczo istnieją cztery zachowania zwierząt wobec zagrożenia. My biologicznie jesteśmy zwierzętami, chyba nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Jest to walka, jest to ucieczka, jest to puszenie się, tak? Jak to mówią w geopolityce, projekcja siły, czyli okazywanie swojej siły, tak? No albo poddanie się. To są takie cztery podstawowe zachowania. Chodzi o to, aby rozwinąć w sobie umiejętność każdej, każdego z, tego, z tych zachowań. Dlatego, że w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, o, gorące mi. w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, to yy, yy, stosujemy albo walkę, albo ucieczkę, albo poddanie się. Oczywiście, my możemy poddanie się, nie polega na tym, że poddaję, załamuję i jestem niewolnikiem. To jest często tak, że to jest wybór tymczasowy na daną chwilę. I właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się tego, nauczyć się to dobrze oceniać. Bo co z tego, że my się poddamy, jak ktoś chce nas po prostu rozwałkować, tak? To niewiele nam da. Musimy te wszystkie umiejętności w sobie rozwinąć. To jest zakres właśnie wywiadowczego Urban Survival. Co bym chciał powiedzieć? No, jak już powiedziałem, liczy się wykonanie zadania, nie liczy się przetrwanie. Pamiętaj jednak, że człowiek martwy niewiele zrobi, no przynajmniej na tym świecie. Wywiadowczy urban survival, czyli wszystko, wywiadowczy, czyli wszystko kręci się wokół cyklu wywiadowczego i budowy sieci agenturalnych, a konkretnie znaj ludzi wokół siebie. Czy niektóre z tych osób to są członkowie tego zespołu, twojego zespołu, czy oni o tym wiedzą? Bo wcale nie muszą, prawda, to różnie bywa. Rozmawiasz z nimi? Zbierasz i analizujesz dane wywiadowcze? To jest wywiadowczy Urban Survival. Podobnie, czy znasz teren, w którym przebywasz? Czy masz miejsca na stworzenie bezpiecznej bazy? I mi nie chodzi o żadne ziemianki, tu, partyzantkę w życiu. Chodzi mi o bezpieczne miejsca, pomieszczenia, mieszkania, gdzie można się ukryć przed y, ciekawskich szkiełkiem i przed ciekawskich okiem. To chodzi właśnie o te bezpieczne miejsca, taką. Nielegalną rezydenturkę, jakbyśmy to powiedzieli językiem wywiadowczym. To brzmi dziwnie, nie? No brzmi. A jeśli nie brzmi, to coś z Tobą jest nie tak, bo po co normalnemu człowiekowi takie życie w konspiracji? To przecież nie jest normalne. To powtórzę. To nie jest normalne. Dla przeciętnego człowieka nie jest. I ja zdecydowanie, zdecydowanie nie polecam SID, Osobom przeciętnym w żadnym, w żadnym wypadku. Jest tyle wspaniałych dróg na rozwój potencjału, inteligencji i wszystkiego innego, że to wcale nie jest jedyna droga. Jak już powiedziałem wcześniej, przed nagraniem tego odcinka, zebrałem w pewną całość szereg zagadnień, które wchodzą właśnie w wywiadowczy Urban Survival i. I poza wskazanymi już przeze mnie, co sobie będę na ściągę patrzył, dobra, poza, przeze mnie są to. Psychologia. Psychologia w przypadku zagrożenia. Jakie zagrożenie możemy mieć? Moim zdaniem są takie trzy największe, tak? Strach. Zmęczenie. Agresja. No i czwarty będzie. W takim wypadku stres. Stres, unoż, dłoż, stres, stres, czyli, powtórzę. Strach, agresja, zmęczenie i stres. No i psychologia, jak sobie z tym radzić. Oj, uderzyłem, sorry. Jak sobie radzić. Oraz wszelkie podstawy, takiego, no już, tego survival, tak? Czyli schronienie, woda, pokarm, ciepło. Ciepło, albo, albo chłód, jeżeli gdzieś jest na pustynnych terenach. No, ale oczywiście tu już wychodzę trochę daleko, bo to są te umiejętności, które się rozwija w ramach właśnie survival. Kolejny taki dział. Bezpieczeństwo. Kolejny dział bezpieczeństwo. Wiedzieć musisz co i jak w tym o zagrożeniach, tak? Czyli elektryczność, trucizny, środki toksyczne. Wszechobecna chemia w ogóle. Wszechobecna chemia w domu, w sklepie, gdziekolwiek, ta niebezpieczna, w wielkich tych pojazdach, w wielkich zbiornikach gdzieś poukrywanych ukrywanych na, na w zakładach, e, aż, aż po y, to, co mamy na karaluchy w domu, tak? Na te psikacze. E, zabezpieczenie pobytu, zabezpieczenie miejsca pobytu, no to są, to są takie podstawy tego bezpieczeństwa, tak? Zrób to sam, do, do it yourself, zrób to sam, czyli to się fajnie nazywa z Minecrafta. Moja córka gra namiętnie Minecraft, to się nazywa craft. Craft, czyli wykonywanie narzędzi z tego, co masz pod ręką. I, i właśnie chodzi o umiejętność robienia tego, umiejętność wykorzystywania tych narzędzi. Ja już nie mówię o EDC, czyli um, sprzęcie Everyday Care. Czyli taki sprzęt, który często ludzie noszą przy sobie, takie podstawowe, naprawdę podstawowe rzeczy. Wpisz sobie EDC, zobaczysz o co mi chodzi. Całkiem fajna rzecz, żeby w coś takiego się zaopatrzyć, samemu sobie to zrobić, samemu sobie to ogarnąć i tyle. Zagrożenie. W końcu zagrożenia związane z pracą i odpoczynkiem jest trzeba znać, musisz się sobie przeanalizować, wiedzieć. Dotyczy to między innymi przemieszczania się, nie tylko w warunkach mówiłem, takich nadzwyczajnych, ale w warunkach dnia codziennego. Tak? Przemieszczanie się pieszo, rowerem, no nie wiem, motorem, samochodem, autobusem, promem, statkiem, samolotem paraglajdą, no czymkolwiek, co służy do przemieszczania się. To jest bardzo istotne, czy masz to przemyślane, wiesz wszystko, co i jak. Samoobrona. Samoobrona to jest kolejny dział przed ludźmi i przed zwierzętami. To bardzo istotne. Po, posługiwanie się różną bronią. Nie chodzi o to, abyś był mistrzem świata. Nie chodzi o to, żebyś był mistrzem sztuk walki. Odpuść sobie sztuki walki, wręcz ci powiem. Tu chodzi o to, czy potrafisz się obronić, potrafisz przegonić, potrafisz wybrnąć z takiej sytuacji. No, jeśli o to, to mi się tak wpisałem również terroryzm, tak? Ale ten terroryzm rozumiany bardzo sensownie, czyli szeroko rozumiany. No, mamy tak, że, że, w mieście możemy się wplątać w bardzo różne dziwne sytuacje, zupełnie nieświadomie, zupełnie nie mając z tym nic wspólnego. No, ostatnio było gdzieś tam ci nożownicy w galerii handlowej. Trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby, żeby przetrwać, tak? Oczywiście, to jest wspaniała dość akcja, którą ABW, ta kampania 4U, 4 czyli to jest tak, uważaj, uciekaj, ukryj się i udaremnij atak, tak? Oczywiście to jest stopniowalne, nie wszystko, nie wszystko, e, musisz wykonać, no ale, ale mówię, to zależy od danej sytuacji. E, kolejna rzecz, katastrofy. Katastrofy. I naturalne katastrofy, i społeczne katastrofy. No, w dzisiejszych czasach bardziej o katastrofach społecznych musimy mieć bardziej katastrofy społeczne musimy mieć na uwadze niż katastrofy naturalne u nas, ale i powodzie, i wszystkie inne rzeczy u nas się oczywiście zdarzają. No ale to jest szerzej. To jest szerzej niż tylko wywiadowcze urban survival, tak? No ale mówię, przede wszystkim interesuje nas ten normalne życie, normalny dzień, ale i katastrofy trzeba brać pod uwagę. Zdrowie, zdrowie, czyli higiena higiena, i, a także pierwsza i dalsza pomoc, no w dzisiejszych czasach nie, 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 nie znać się na, na podtrzymywaniu podstaw higieny, nie znać się na udzielaniu pierwszej pomocy sobie czy osobom trzecim, tak ładnie to się mówi, no listonosz mi właśnie przeszedł, no to jest taka rzecz bardzo dziwna, że na tyle dziwna, że, że, że myślę, że niedopuszczalna, żeby nie przejść kursu pierwszej pomocy, zresztą nie, nie odświeżać, nie przypominać sobie yy, codziennie. No i takie rzeczy już bardzo wywiadowcze, tak? Znikanie. Czy potrafisz zniknąć w tłumie, w życiu, w jaki sposób zniknąć na jakiś czas? I to się też wiąże z unikaniem nadzoru. Unikaniem nadzoru i w ogóle z umiejętnościami tak zwanej ochrony osobistej, Także współpracowania w tym zakresie z innymi osobami. E, a jeśli to, to komunikacja. To jest bardzo szeroki temat. Od rozmów z ludźmi, o których mówiłem na początku szpiegu Life'a, aż po obsługę e, urządzeń, tak? Sprzętu służącego do komunikacji. Radia Sibi, no, to naprawdę, klasno. <noise> to naprawdę trzeba znać, poznać i wiedzieć. Czy to w ogóle ma sens? To, to, co ci w tej chwili powiedziałem. No to jeśli masz wątpliwości, to powiedz to dzisiaj to właśnie tym ludziom, którzy są w Afganistanie. I to jest taki pierwszy przykład z brzegu, chociaż tam mamy do czynienia z katastrofą społeczną, a nie z katastrofą naturalną, czy nawet normalnym życiem. Niestety ta katastrofa stanie się normalnym życiem tych ludzi i tyle. Natomiast to jest taka propos, czy to w ogóle ma sens. Ech, o co tutaj chodzi? Chodzi o to. Abyś był bezpieczny, abyś był sprytny i abyś był pewny siebie. Jak to mówią w rosyjskim specnazie: nie ufaj, nie proś, nie bój się. A jest takie hasło, o tym pisał m.in. Suworow. No a jeśli już jesteśmy przy tych rosyjskich systemach walki, to w nich o, walki też w systemach, mówię, tak? E, nie stylach. No to tam też się dorobiono podbudowy filozoficznej, a jakże podbudów filozoficznych to ja bym unikał jak ognia. No niemniej jednak tam również się tego. I trafiłem kiedyś na takie fajne opracowanko, gdzie była mowa, Rosjanie sobie wymyślili drogę króla i drogę żołnierza. Że człowiek będzie podejrzał albo drogą żołnierza, albo drogą króla. Co to oznacza? Według tej podbudowy. I zaraz opowiem Ci, dlaczego uważam, że to jest bzdura, Aha, ale fajnie to posłuchać. Mianowicie żołnierz to jest ten, który mechanicznie wykonuje wszystkie rozkazy, tak? Jest nauczony, wykonuje rozkaz, idzie i, i działa w warunkach rozkazu zawsze, nawet jeżeli jest indywidualny. I to jest droga, którą podąża 99,9% ludzi. To jest droga bardzo zatłoczona, ale jest. To jest droga, w której człowiek się wyuczy czegoś i mechanicznie często robi. A droga króla to jest droga pusta, dlatego że to jest droga trudna. Król sam sobie tworzy zasady, tak? Sam sobie wydaje rozkazy, sam sobie wymyśla, zmienia, niczego się nie obawia. Droga szeroka, mało kto... Szeroka i pusta, bo mało kto tak postępuje. I wszystko fajnie, tylko dla mnie... To brzmi bardzo bandycko i to właśnie rosyjsko. Jakbym słyszał zasady tych worów w zakonie, ojców chrzestnych, mafii rosyjskich, którzy właśnie nie postępują zgodnie z prawem, z władzą, tylko mają swoje własne zasady. I na to bym uważał. Natomiast. Fajnie tak sobie właśnie czasami pomyśleć, czy idę drogą żołnierza, czy króla, bo chodźmy drogą króla. Nie znaczy to, że mamy wszystko wszystko niszczyć, niczego nie brać pod uwagę, absolutnie. My mamy nie zwracać na siebie uwagi. Mamy być szarzy aż do bólu. Szarzy aż do bólu. Bo to jest tak, że wywiadowczy urban survival, on jest potrzebny wywiadowcom kontrwywiadowcom, przykrywkowcom, żołnierzom wykonującym przerażne, dziwaczne oczywiście dla ludzi z zewnątrz działania. Ci ludzie wyglądają przeciętnie wykonujący te zadania. Oni są tak przeciętni do bólu, jak to tylko możliwe, są szarzy, jak już powiedziałem, do granic możliwości. Niemal nie dostrzegasz ich na ulicy. Ba, od niektórych odwracasz wzrok. Bo na przykład na bezdomnych raczej nie patrzysz tych umiejętności yy, owi funkcjonariusze, owi żołnierze uczą się na specjalnych szkoleniach. Te szkolenia potrafią być naprawdę mocne i brutalne wcale nie są śmieszne działa się na zmęczeniu przez wiele godzin, dni, często tygodni na wiecznym zmęczeniu nie śpiąc, tylko działając a nawet jeżeli robi się przesłuchanie tak, gdyby ktoś wpadł, no to się robi przesłuchania czy, czy tego typu rzeczy. To, to wygląda bardzo poważnie. Człowiek na zmęczeniu zupełnie inaczej to czuwa. Ja powiem z praktyki, tak. Umysł się rozpada, a potem trzeba go złożyć zupełnie cudzemę do kupy. I, i, I tak to wygląda. I, I często jest tak, że człowiek po takim szkoleniu jest już innym człowiekiem. Innym człowiekiem zdecydowanie. No nie, nie chodzi, to nie jest pranie mózgu, to nie jest, nie wiem, jako zmiana osobowości, nie, ale coś takiego następuje po tym rozwaleniu psychiki i złożeniu z powrotem, że, że jest inaczej, wszystko jest inaczej. No tak to już jest, tak to po prostu jest. Ja tylko powtórzę, że tu nie chodzi o to, żeby osiągnąć mistrzostwo, to chodzi o codzienne życie, codzienne e, warunki, e, warunki dnia codziennego, po prostu. I tak naprawdę to jest ten prawdziwy szpiegowski lifestyle. Nie te zegarki, autabundowskie, garnitury najlepszych marek, choć i z tym trzeba umieć sobie radzić. To, są, to jest anturaż, to, to jest tylko przebieranki, nic więcej. Niekonwencjonalność i kreatywność, nade wszystko, nade wszystko. To jest, mówiłem, że ten odcinek będzie bardzo dziwny. To jest wszystko, co ja chciałem dzisiaj Ci powiedzieć. Wracam do pracy, Tobie życzę wspaniałego, cudownego dnia potężnej energii, takiej pozytywnej na naładowanie cię, radości i co? Widzimy się następnym razem. Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć!